Maryla Rodowicz, Ania Rusowicz oraz zespół Leszcze. To gwiazdy polskiej estrady, które zaprezentują się na scenie muzycznej Lata z Radiem. Imprezę organizuje powiat oświęcimski wraz z gminą Kęty oraz pierwszym programem Polskiego Radia. Zaproponowaliśmy współpracę gminie Kęty, która znakomicie z nami współpracuje. I oczywiście po raz kolejny gmina Kęty, pan burmistrz Tomasz Bąk odpowiedzieli tak. Idziemy w to, więc znów pieniądze składkowe pozwolą na zaprezentowanie walorów nie tylko gminy Kęty, która na tym wydarzeniu skorzysta najwięcej, bowiem impreza będzie miała miejsce właśnie w Kętach. W dniu imprezy odbędzie się szereg ciekawych wydarzeń. Już o godzinie 10 z rynku w Kętach nadana zostanie specjalna audycja na żywo, którą w paśmie Lato z Radiem transmitować będzie program Pierwszy Polskiego Radia. Ruchome studio Polskiego Radia następnie przeniesie się na tereny rekreacyjne położone przy ulicy Sobieskiego 36. Tam też odbędą się 3 koncerty – Ani Rusowicz, zespołu Leszcze oraz Maryli Rodowicz. Lato z Radiem to wspaniała promocja naszego miasta i powiatu. No, myślę, że jest to okazja do świetnej promocji na terenie całego kraju na pewno, a z tego co wiemy, radio dociera nawet szerzej, bo i do krajów europejskich, a za pośrednictwem internetu praktycznie na cały świat. Także myślę, że jest to impreza świetna, promująca to, jak się tutaj żyje, jak się tutaj mieszka, jakie tutaj są możliwości. Także no, świetna okazja za, myślę, ciekawe warunki i takie, które przy samodzielnym próbie tego typu działań nie ma takiej możliwości. Natomiast tutaj dzięki współpracy z powiatem, dzięki temu, że także sama Radio Polskie uczestniczy w tym wszystkim, no to możemy stworzyć dużą imprezę na miarę rangi krajowej. Lato z Radiem wystartowało 23 czerwca w Uniejowie. Do Kęt zawita 28 lipca. Miasto Kęty już od kilku tygodni widnieje na mapie programu Pierwszego Polskiego Radia. Kęty już się pojawiły w związku z tym tematem, ponieważ na stronie już Polskiego Radia od kilku dobrych tygodni co najmniej ta informacja się pojawia i rzeczywiście jesteśmy w gronie tych 20 innych miast, także no, jest to już w przestrzeni publicznej, Kęty już funkcjonują i rzeczywiście tu w tym rejonie jest to jedyne miasto.